Cześć! W tym filmie pokażę, jak zrobić sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych na dwupoziomowej konstrukcji krzyżowej. Zapraszam do oglądania. Mam do podwieszenia sufit w salonie, a będzie to sufit na dwupoziomowej konstrukcji krzyżowej, ale zrobiony nieco inaczej niż dotychczas. W czym rzecz? O tym później. Zacznę od ramy konstrukcji, czyli profili UD27, które zamocuję do ścian. Laserem wyznaczyłem wokół linię na wysokości 9 cm od stropu, przyłożyłem pierwszy profil i przykręciłem. Tutaj mamy okładziny ścienne z płyt GK, także łapałem się wkrętami do stelaży. Na profil oczywiście przykleiłem taśmę akustyczną, aby profile nie przenosiły dźwięków. Na drugiej ścianie wsunąłem jeden profil w drugi i mocowałem dalej, trzymając się cały czas poziomu lasera. W ten sposób zrobiłem wokół obramówkę i pora na wieszaki. Pierwszy profil główny będzie odsunięty od ściany o 20 cm, a wieszaki będę mocował co około metr. Zaznaczyłem na suficie i wiertłem szóstką porobiłem otwory. Wieszaki będę kołkował do sufitu deblami stalowymi NIDA, które gwarantują bezpieczeństwo podwieszenia sufitu. Drugi rząd wieszaków będzie odsunięty o około metr, a więc tutaj też montuję wieszaki w jednej linii. Wieszaki ES, bo tak one się nazywają, mają różne długości i należy dobrać tak, aby złapały profil, nie były za krótkie. To teraz właśnie profil CD60, który docinam na szerokość pomieszczenia i układam tam, gdzie wieszaki. Profil powinien mieć z centymetr luzu, nie docinamy go na sztywno. U mnie szerokość salonu jest większa niż 4 metry i w takim przypadku złączyłem dwa profile łącznikiem wzdłużnym i skręciłem pchełkami. Profile trzeba teraz wypoziomować, ustawić w prostej linii i połączyć z wieszakami pchełkami. Nie jest to proste zadanie i najlepiej zrobić to w dwie osoby. Jedna ustawia profil pod długą łatę, druga kręci. Daję po dwa wkręty na jedną stronę i odginam ramiona, żeby nie przeszkadzały. I tak profil za profilem ustawiam najpierw górną konstrukcję. W międzyczasie przykleiłem jeszcze pod profilami UD taśmę do połączeń ślizgowych. Pozwoli to wykonać kontrolowane pęknięcie po odcięciu taśmy i już po szpachlowaniu. Ok, zaznaczam teraz profile nośne, czyli te, do których będą kręcone płyty. Pierwszy maksymalnie 15 cm od ściany, a to dlatego, że będzie on trzymał końcówkę płyty, bo nie kręcimy do przyściennego. Kolejny profil będzie 80 cm od ściany, a następny 160 cm. Zaskoczeni? Czemu nieco 40 cm jak standardowo? O tym za chwilę. Na końcu daję profil również około 15 cm od ściany i te same wymiary zaznaczyłem sobie trochę dalej na stropie. Wsuwam teraz w tych miejscach profile CD60 WD-ki i łączę je z głównymi przy pomocy łącznika krzyżowego. To jest tak skonstruowane, że powinno pójść szybko i prosto. Słychać kliknięcie i profile są połączone, nie ma potrzeby już nic skręcać. Połączyłem więc krzyżowo profile CD60. A ponieważ salon jest dosyć długi, to podobnie jak wcześniej profile przedłużyłem łącznikami wzdłużnymi i skręciłem razem. Na koniec jeszcze poziomicą skorygowałem położenie profili i konstrukcja gotowa. I choć wydawałoby się, że coś mało tej konstrukcji, bo normalnie tych profili dolnych trzymających płytę powinno być prawie dwa razy więcej, to zapewniam, że to nie błąd w sztuce, tylko nowy rodzaj bardzo sztywnej płyty Signat XL. Wyglądem w niczym się nie różni, ale ma specjalne dodatki w rdzeniu, dzięki którym jest dużo sztywniejsza. W ten sposób możemy sporo zaoszczędzić na nietanich profilach, łącznikach, wieszakach czy wkrętach, jak również skrócić czas wykonania i obniżyć koszty robocizny. Sprawdziłem, ile przyciąć, żeby łączenie wyszło na profilu, zaznaczyłem, przyciąłem nożykiem, sfazowałem płytę pod szpachlowanie i przykręcam do profili nośnych tak co 15-20 cm blachowkrętami 25 mm. Jak widzicie, płyty kręcę poprzecznie do konstrukcji nośnej. W takim ułożeniu wytrzymałość płyt na zginanie jest nieco większa. No i oczywiście kolejne rzędy kręcę tak, aby łączenia płyt mijały się. Jak widzisz, oszczędność pracy i materiałów jest znaczna, a jakość wykonania taka sama. W ten sposób opłytowałem większą część salonu,
A tu w kuchni zrobię jeszcze małą wyspę. Najpierw przykręciłem profile UD do ściany kilkanaście centymetrów niżej, następnie profil do sofitu równolegle do okna, w który wsunąłem kawałki CD60 oraz profile dolne, a konstrukcję połączyłem razem takimi oto małymi wkrętami podobnymi do popularnych pchełek, ale z płaskim łbem. Jeśli łączyłeś kiedyś profile pchełkami, to znasz na pewno ten problem wyginających się czy nawet pękających płyt w miejscu, gdzie jest wkręt. Jak widać, płyta idealnie przylega do profilu. W konstrukcję wyspy wsunąłem jeszcze stelaże i przykręciłem płyty od spodu i frontu. I pora na szpachlowanie. Użyłem masy Nida Max, którą można gipsować łączenia fabryczne bez taśmy, ale już chyba z przyzwyczajenia tą taśmę wtopiłem. Na pewno nie zaszkodzi. W narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wcisnąłem gips i użyłem tutaj takiej wysokoelastycznej, odpornej na pęknięcia taśmy narożnikowej Comfort. Wciska się ją w masę szpachlową i wyrównuje szpachelką. Sufit zrobiony i powiem Wam, że odczułem różnicę w szybkości wykonania i wyszło znacznie mniej materiału, co za tym idzie taniej. Płyty Cyniat XL można z powodzeniem stosować z takim samym szerokim rozstawem profili również w innych rozwiązaniach sufitowych, np. obniżonych na wieszakach obrotowych czy po prostu na jednopoziomowych konstrukcjach. Także zachęcam do przetestowania, pozdrawiam i do zobaczenia.